Siemano, z tej strony Mateusz Roni-Kowalski i dzisiaj będziemy sobie otwierać nową kolekcję, którą jest Premier League 2023+. Otwieraliśmy ostatnio sobie starter pack i kilka saszetek. Dzisiaj mamy tych saszetek 10. Zobaczymy, co nam z tego wyleci. Czy dropną nam jakieś ultimate'y. Więc co? Zaczynajmy. Pierwszej sztuki. Co nam ciekawego poleci? Jest to bardzo fajna edycja, nie, bardzo mi się podobają te karty, dużo fajniejsze i ładniejsze niż te z FIFA. I tak, zaczynamy od karty Kenny Tete jako karta basic, Harry Toffolo i mamy dzisiaj pierwszą kartę fans favorite, jest to Philip Billing z Bournemouth. Drugą kartą Magic Boots, Miguel Almiron z Newcastle, Emerson Royal z Tottenhamu jako karta Basic oraz Neskens Cabano jako karta Basic. Druga saszetka. Kodzik na bok i lecimy. Lucas Digne, fans favorite z Wolverhampton, Johnny Otto. Bardzo fajnie to wygląda, taka pozłacana, nawet o, bardziej w żółtym kolorze. Całkiem ta karta. I nasz drugi fans favorite. I tak samo drugi Magic Boots, Willian do kolekcji. John Wissa, Matt Target oraz karta, która nam się właśnie powtarza z basiców. Tutaj odstawimy sobie ją do góry, żebyśmy potem nie pomylili. Czyli na tą chwilę mamy dwa fans favority i dwie karty Magic Boots z dwóch kolejnych saszetek. Następną kartą Moises Caicedo i Defensive Titan. To dzisiaj nasza pierwsza karta Titan. Connor Cody z Evertonu oraz trzecia karta Magic Boots Leonardo Trossard. Romain Perrault, Youri Tielemans oraz Chris Richards, karty Basic. Czwarta saszetka. Na chwilę obecną przeważają karty Magic Boots. Dennis Undaf jako Basic. Mamy pierwszego kapitana, Johnny Evans z Leicester. Oraz pierwsza dzisiaj karta Goal Machine, Gabriel Martinelli z Arsenalu. Sean Longstaff, karta Basic, Davison Sanchez, karta Basic. I proszę Państwa, nie wiem czy... No, nie wiem czy to jest ta karta, ale Signature Armando Broja z Chelsea. I jest to karta Limited Edition z Chelsea, mój klub, któremu kibicuję od bardzo długiego czasu z ligi angielskiej. Natomiast moim takim klubem, który gdzieś tam od małego jest Juventus Turyn. Jeszcze za czasów Alessandro Del Piero. Pokażę wam też tutaj, nie wiem czy będzie dobrze widać. Bardzo fajna, bardzo ładna ta karta. Mieni się, Limited Edition. I ona jest z podpisem. Nie wiem jaki tu jest drop rate na to, gdyż już wam pokażę. Tutaj z tyłu mamy 1 na 18 paczek 3 Golden Ballers i 9 kart Ultimates. Ale to karty Ultimates to są chyba karty całkowicie inne. Dobra, sprawdzimy to. No, piękny drop. Piękny drop jeszcze Chelsea. No, naprawdę świetnie. Dobra.
ją sobie odłożymy tutaj na środeczek, żeby nam pięknie eksponowała. No, trzeba przyznać, że opening już jest udany, a jeszcze przed nami jest 5 saszetek plus szóstą, którą mam w ręce. Scott McKenna, Emiliano Buendia i mamy Herb Newcastle. Herb nasz. Dobrze, wracamy, był problem z kamerą. Kolejna karta to jest nasz drugi kapitan. Kapitan z Chelsea, super. Cesar Azpilqueta. Leonardo Trossard z Magic Boost. Jest to nasza karta druga, która się duplikuje. Odkładamy ją na bok. Będzie do wymianki. I ostatnią kartą Calvin Phillips. Pięć saszetek przed nami. I pięć za nami. Czym bardzo ładny drop. No, super, mega się cieszę, jestem mega podekscytowany. Kodzik na bok, Steve Cook, Ashley Young i fans favorite, Iran Massier. To jest nasza trzecia karta, fans favorite. I proszę bardzo, z Leicester, wants to watch, Harvey Barnes. Wants to watch sobie. Też damy tutaj na bok. Kolejną kartą jest Taiwo Avoni oraz Harrison Red. Jako karty basic. Muszę potem doczytać, jaki jest drop rate, jeśli chodzi o karty signature, czyli z podpisem. Pierwsza karta Adam Armstrong, Demary Gray. I co my tu mamy? Wing Wizard. Pierwsza nasza karta Michel Olizy. Damy go sobie tutaj na boczek jeszcze. O, robi nam się mało miejsca. I kolejną kartą jest Assist King. Jest to moja pierwsza z Evertonu Alex i Bobby. Jest to moja pierwsza karta, jeśli chodzi o Assist King tej kolekcji. Timothy Castagne oraz Yves Bissouma z Tottenhamu jako karta basic ostatnia. Zostały nam 3 saszetki. Dropy bardzo fajne. Będziemy mieć kogoś z Manchesteru United na pewno. I tak, Steve Cook to już jest karta, która nam się duplikuje. Wing Wizard, Bakayo Saka. Wing Wizard idzie jako druga karta. Magic Boost Wilfried Zaha. Jest to nasza czwarta karta, jeśli chodzi o Magic Bussy. Piłkarz z Wolverhampton, Wilfried Gnoto oraz, tak jak mówiłem, z Manchesteru United, Tyrell Malacja. Zostały nam dwie ostatnie saszetki. Kelechi i Hachenko, o ile dobrze przeczytałem, fans favorite Christian Norgard, czyli fans favorite nam wychodzą na remis z Magic Bussami kartami, oraz druga karta Assist King z Wolverhampton, Daniel Podence. Son z Tottenhamu jako basic, Kelvin Phillips oraz Kaglar Sojącu. O, strasznie nazwisko ciężkie do przeczytania. Sfokusujemy tutaj. O, zobaczcie. Możecie w komentarzach pisać, jak się to wymawia. No i ostatnia saszetka. Zobaczymy, czy będzie ta saszetka z tych właśnie saszetek, jak ja to no nie mówię, magicznych. Zobaczmy. Fabinho jako karta basic. Marcos Sensei jako defensive titan. To nasza druga karta dzisiejsza. I kolejna karta
Daniel Podence, czyli mamy duplikat. Kolejny do wymiany. Ryan Christie, Robert Sanchez oraz Jeffrey Schlupp. To by było na tyle dzisiaj. Tutaj jeszcze Wam pokażę karta dzisiejszego dropu. Limited Edition Signature Armando Broja z Chelsea, więc no, dropło mi niesamowicie pode mnie. Sfokusujemy jeszcze, żeby Wam dokładnie to pokazać, tą kartę. Piękna karta, pięknie się to mieni. No, będę to powtarzał cały czas, ale no, dużo lepiej mi się podoba to Premier League niż FIFA 365. Dobrze, tak to wygląda. Jeszcze zrobię zbliżenie na karty, żebyście sobie mogli je również porównać, że są to naprawdę te grafiki, arty są naprawdę bardzo fajnie zrobione.